Święta wielkanocne bez żurku podawanego w chlebie. Dla przyszłych szefów kuchni, którzy kształcą się w zespole szkół i placówek kształcenia zawodowego, wręcz nie do pomyślenia. Dlatego goście, którzy odwiedzili jarmark wielkanocny na Deptaku, byli częstowani świątecznymi przysmakami. W tym roku nie ma jecznicy, ale jest żurek podawany w chlebku z białą kiełbasą na wędzące z jajeczkiem. Było też coś na deser, czyli pyszne piaskowe babki i babeczki, a do tego warsztaty, które pomogą każdej pani domu udekorować świąteczny stół. Prostota, minimalizm, dekoracje świąteczne, żeby się znalazły, pisanki, może być koszyk wielkanocny, po prostu. I co, miła atmosfera w rodzinnym gronie. Kraszanka 2017 trwa w najlepsze. Na Starówce jeszcze do środy można kupić praktycznie wszystko, co pozwoli na przygotowanie się do świąt wielkanocnych. Zarówno w tradycyjnej odsłonie, jak i nieco bardziej nowoczesnej. A co ważne, jarmark okazał się prawdziwym hitem. Pogoda dopisała, więc zarówno kupcy, jak i goście po prostu są zadowoleni. Najbardziej jesteśmy zadowoleni z tego, że mamy piękną pogodę, bo to od razu dużo energii dodaje. Sprzedawcom chce się uśmiechać do nas wszystkich, a nam chce się zatrzymywać przy tych stoiskach, wybierać w tych pięknie przygotowanych rzeczach. A słowa dyrekcji Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, jednego z organizatorów jarmarku, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Zielonogórzanie spacerują, podziwiają, smakują i już czują atmosferę zbliżających się świąt. Bardzo ładnie i bardzo potrzebne dla Zielonej Góry, jak najbardziej coś się dzieje wtedy. Przed świętami można przyjść, zobaczyć, pooglądać, popatrzeć. Ja nie mieszkam w Zielonej Górze, także jestem, ja mieszkałam. 17 lat temu się przeprowadziłam i to jest dla mnie w ogóle super wrażenie tutaj, bo jeszcze tego nigdy nie widziałam przed świętami wielkanocnymi. Jest pięknie, jest kolorowo, jest miło, dzieci są zadowolone, no i pogoda dopisuje. To skąd pani przyjechała do Zielonej Góry teraz? Z Belgii. Dokładnie mieszkam tam 17 lat i odwiedzam Polskę często. Bardzo ładnie, już od kilku dni właściwie się można przejść, obejrzeć różne ciekawe rzeczy, czy kupić jakieś jajka, czy pisanki. Kolorowe stoiska oczywiście przyciągają na Starówkę tłumy, ale nie bez znaczenia są atrakcje adresowane do najmłodszych, jak na przykład warsztaty, na których dzieci uczą się przygotowywać świąteczne ilustracje oraz dekorować jajka na różne sposoby. Można zobaczyć, bo myślę, że będą ciekawe rzeczy do malowania i w ogóle. Bo można zrobić jajka i obrazy. Można malować jajka, tam można robić takie obrazki, malować farbami. To też będzie fajnie wyglądało pewnie potem w domu na stole, prawda? No tak, można powiesić na ścianie obrazek. Przypominamy, jarmark Kraszanka 2017 potrwa do środy.